Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, jest duży news odnośnie polskiego drzewka. Pojawił się taki filmik, Dzienniki Twórców Polskie Drzewko, część pierwsza. Oczywiście 80, a nawet 90% tego filmu to jest typowe lanie wody, ale można z niego już parę rzeczy wywnioskować, bo zakładam, że informacje, które tutaj są podane, no są wiarygodne, kurde bela. Oczywiście to jest na kanale World of Tanks Polska, możecie sobie to obejrzeć całe. Właściwie polecam, zalecam wręcz obejrzenie, ale ja chciałbym się odnieść do kilku rzeczy, które mnie troszeczkę zaskoczyły i do tej pory nie wiem czy na plus, czy na minus. Przede wszystkim jest podstawowa informacja, że polskie drzewko będzie składało się z polskich konstrukcji, a nie klonów. Takiego określenia tutaj użyto, i to już zapala mi pewną lampkę ostrzegawczą, zaraz Was wyjaśnię. Oprócz tego, w czasie filmu cały czas. Przewijają się gdzieś tam w tle jakieś obrazki związane z polskim drzewkiem. Mam nadzieję, że ktoś powyciąga te obrazki, bo to bardzo ciekawy materiał z tego można zrobić. Nie wiem, na ile to podpucha jest specjalna, a na ile rzeczywiste, no nie wiem, modele, które będą, czy tam już są gotowe. Ale gwóźdź programu, najważniejsza informacja, oprócz tego, że będą tylko polskie konstrukcje, jest taka, iż końcówka drzewka, to tak zwany wierzchołek drzewka, więc albo tiery 8, 9, 10, albo 9.10, pewnie, to będą polskie czołgi, uwaga, uwaga, ciężkie. Mówiąc szczerze, w no, bardzo mnie to zaskoczyło, bo o ile każdy z nas już się chyba pogodził z tym, że będą to konstrukcje radzieckie, wiadomo dlaczego, no to chyba nikt się nie spodziewał, że <laughs> polskie i to do tego ciężkie. O co chodzi dalej? Przede wszystkim tutaj mam kilka takich drzewek, które w internecie można znaleźć. To są drzewka fanowskie, między innymi tutaj fajnie zrobione. Kiedyś o tym film robiłem i miałem jeszcze raz, że tak powiem, rozbić te czołgi. To jest jeszcze przed nami. Rozbiję je na czynniki pierwsze i na pewno zrobię. Tutaj panowie sporo pracy w to włożyli. I moi drodzy, każdy z nas spodziewał się mniej więcej takiego drzewka jak tutaj. Czyli polskie czołgi do tieru 5. I później zaczynają się konstrukcje zapożyczone, czyli tak naprawdę T3485M3, T3485100, czyli z działem 100 mm, T44, T54AE i T55AMP. Słuchajcie, tak jak Wam poprzednio mówiłem. No, po prostu nie wierzyłem, że Rosjanie pozwolą, aby ich czołg T55 po raz pierwszy, yy, pierwsza, je, pierwsza jego wersja w sumie w grze pojawiła się w drzewku polskim. No, kurka wodna. Yy, oni naprawdę nie dadzą, nie dadzą tego nam. To samo, tutaj ten pojazd ASU-85, on wejdzie do gry prawdopodobnie, ale. No, jest to w Rosji dosyć znany pojazd i zastanawiam się, czy to, że nasze drzewko będzie tylko składało się z polskich konstrukcji, czasem nie było uwarunkowane tym, iż Rosjanie po prostu te czołgi, które musiałyby być w naszym drzewku, głównie tu właśnie mówię o T55. Po prostu, czy nie będą chcieli widzieć tego u siebie, <laughs> bo to chyba oczywiste. Oprócz tego, różne wersje tutaj, yy, czekajcie, znalazłem, czekajcie, zaraz, zaraz, bo się tu zamotam. O, między innymi coś takiego yy, i tu jest jeszcze więcej tego rozpisane. To znaczy, yy, od czołgu T3485M2 naturalnej szóstki. D Dwa takie dwie gałązki. Po pierwsze czołgi średnie, zakończone, no jakby nie patrzył, czołgami podstawowymi. Po drugie, czołgi ciężkie, właśnie tu. <laughs> no i kurczę, tylko że zobaczcie, że jeżeli ma nie być klonów, to nawet tego czołgu nie mogliby u nas zastosować, czyli t 34-85M2. No niestety. Dodatkowo na samym końcu jest tu czołg-pancernik, który obecnie. No, moi drodzy, już jest bardziej prawdopodobny. Kurde, co mnie dziwi. Tak mniej więcej wizja artystyczna wygląda tego czołgu. Dlaczego wizja artystyczna? Bo nie było nawet projektu. Pod tym filmem dam Wam link do swojego filmu, który kiedyś robiłem właśnie tutaj Czołg Ciężki Pancernik Klema jest to historia, część szósta. Bardzo polecam obejrzeć sobie. Myślę, że wyczerpałem tutaj temat właściwie i wyjaśniłem, co to takiego był ten pancernik Lema. To nie był projekt, moi drodzy, to był kurka wodna, rysunek Lema wraz z dosłownie kilkoma zdaniami. No jeżeli na tej podstawie oni chcą zrobić naszą dziesiątkę, ha. Dlaczego nie? Z jednej strony, prawda? No, my, jako Polacy, fajnie by było, jakbyśmy mieli jakieś swoje, typowo swoje drzewka. Natomiast musicie wiedzieć, że WG będzie musiało po prostu powymyślać te parametry. Nie wiadomo, czego tutaj się można spodziewać, oprócz tego, że działo chyba 130 mm, około, ale poza tym nie wiadomo, czego można się spodziewać po pancerniku, Lema, dodatkowo tego typu. Zawieszenia jeszcze w wocie nigdy nie było. <laughs> Także nie wiem, jak sobie z tym poradzą. Oprócz tego, na materiale tym co jakiś czas przewijają się konstrukcje moi drodzy. Dosyć zwłaszcza na ich komputerach. O, najpierw kuszą takim czołgiem, jakby zasłoniętym, tutaj że nie wiadomo, co to jest, no na pewno pancernik Lema to by nie mógł być, bo z tyłu musiałaby być ta paka z przeciwlotniczym czymś. <laughs> Dalej, w różnych miejscach, czekajcie, żebym ja to znalazł, przewijają się oczywiście czołgi, tutaj akurat historyczne różne, cały czas można... Yy podglądać zdjęcia, z których oni niby korzystali, chociaż to może być, mówię wam, to może być na potrzeby tego materiału zrobione. No i tutaj gościu coś rysuje, że niby co, od ósemki miałyby wychodzić dwa czołgi, dziewiątka i dziesiątka, <laughs> nie wiadomo, ósemka oczywiście znak zapytania, dlaczego znak zapytania, no bo idealnym kandydatem na to miejsce byłby chyba jest 3, jak w jakiejś tam wersji, natomiast teraz to już zupełnie zgłupiałem, co może być ósemką. No tutaj ten czołg ciągle się przewija, pamiętacie, że to to są akurat Włosi, czekajcie, jeszcze Wam coś znajdę, no kurczę, nie mogę znaleźć, no nieważne. W każdym razie, w tej takiej najbardziej rozwojowej wersji drzewka, którą no może nie najbardziej, ale właśnie z rozgałęzieniem, to jest to, pojawiają się tutaj i tak konstrukcje radzieckie. Chociaż panowie starali się jak mogli, no to od tego się nie ucieknie. Czyli na ósemce, na, na siódemce, przepraszam, jeżeli byłby to czołg ciężki, no to jest dwójeczka. Później na ósemce, no to ciekawe, czołg Lewandowskiego. O czołgu Lewandowskiego chciałem zrobić materiał, natomiast nie ma jak właściwie zrobić materiału o tym pojeździe, bo informacje są jakieś szczątkowe. Naprawdę i na dziewiątce, nie wiem dlaczego tutaj znalazł się SEAM220, ton. Bo to jest raczej konstrukcja bardziej w drzewku francuskim. To widział, jeżeli już. No, i tutaj oczywiście pancernik. Mówiąc szczerze, ten film wywrócił wszystkie moje oczekiwania do góry nogami. Co prawda, kiedyś rzeczywiście już były takie przesłanki, że mówiono, iż nie damy wam czołgów radzieckich klonów, tylko będziemy mieli polskie konstrukcje. Kiedyś Falati to nawet powiedział chyba z rok temu. Natomiast poważnie tego w ogóle nie brałem, no bo. Wtedy pojawiają się pytania, czyli jakie kurka wodna czołgi. Okazuje się, że ten rysunek może być prawdziwy, że to może być prawdziwe. Niekonkretnie wyglądający tak, ale ogólnie chodzi mi o pancerniku Lema. Czy się cieszyć, czy nie? Wszystkie osoby, które tak usilnie szukały materiałów. O polskich konstrukcjach, o polskich projektach pewnie nie będą pocieszone, no bo pancernik Lema jest rozpatrywany w kontekście jakiejś tam, no nie wiem, rzeczy z pogranicza serwetki. Rozumiecie o co chodzi? Zresztą w tym materiale, jak sobie obejrzycie, to tutaj pokazuje ten, ten cały list Lema. Nie wiem, może on tutaj gdzieś będzie. Lema, który Mówiąc szczerze, nie miał. O, na przykład to. <laughs> Słuchajcie, nie miał pojęcia o tym, jak czołgi w ogóle powinny wyglądać za bardzo. No, 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 niestety. Więc, czy taki czołg wejdzie z jakimiś działkami dodatkowymi w takich bulwach, wieżyczkach po boku? Trudno mi się z tym pogodzić troszeczkę. Naprawdę wolałbym konstrukcję radzieckie, które rzeczywiście, no, które mieliśmy, po prostu, które mieliśmy. Ale zdaję sobie sprawę, że niektórzy z Was mogą myśleć w ten sposób, że polskie to będzie dobre, więc niech będzie polskie i koniec, kropka, i basta. Jak nam to wyjdzie, czy dobrze, czy źle, zobaczymy. W każdym razie, kolejna bardzo ważna informacja z tego filmu: że te czołgi już wchodzą na super test. I już przynajmniej część z nich będą testować. Czy rzeczywiście się wyrobią i pod koniec tego roku wejdzie polskie drzewko? Mi się cały czas nie chce w to wierzyć. Ale no, nie wierzyłem również, że wyrobią się z Wotem 1.0. Absolutnie nie brałem tego pod uwagę, że tak szybko wyjdzie. WOT10, dlatego <noise> mogę tutaj też się mylić, prawda? Może jednak rzeczywiście na święta wyjdzie polskie drzewko. Całe, kompletne. Drzewko ma być mieszane, czyli zaczniemy od lekkich, poprzez później średnie, i na końcu o dziwo mają być czołgi ciężkie. To tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.